Dzień dobry, witajcie w ten mroźny, rześki i mglisty, jak widać za moimi plecami, środowy poranek w Poznaniu. Jakiś czas temu zabraliśmy Was razem z naszymi kamerami w taką trochę dłuższą podróż na mecz do Gdańska. Spodobało się z tego, co widziałem w komentarzach, dlatego postanowiliśmy spróbować tego pomysłu raz jeszcze i zabrać Was w trochę dłuższą podróż z Lechem Poznań, bo tym razem lecimy do Wiednia na mecz Ligi Konferencji Europy z zespołem Austrii. Mamy na zegarkach godzinę 8:55, a to oznacza, i tu mógłby wjechać taki żółty pasek klasyczny z telewizji informacyjnych, że piłkarze Lecha zjedli już śniadanie, no bo o godzinie 8 spotkali się na stadionie przybułgarskiej, żeby właśnie wspólnie śniadanie spożyć. O 9:20 mniej więcej mają przyjechać tutaj na lotnisko i skąd około 10 mają ruszyć w nie najdłuższą podróż na lotnisko w Wiedniu. Ale zanim tam ruszą, musimy Wam przedstawić jedną osobę, bez której żadna podróż Lecha Poznań w europejskich pucharach nie mogłaby się odbyć. Zapraszam. Jedną z osób, bez której żadna podróż Lecha Poznań by się nie udała, jest Maciej, który odpowiada za operacje lotnicze. No i właśnie Macieju, pierwsze pytanie, od jak dawna Ty w ogóle latasz z Lechem Poznań? Cześć, witam. No, z Lechem latam od 2005 roku, także za chwilę będzie to pełnoletni związek. Latasz po wszystkich lotniskach w Europie z Lechem Poznań, można powiedzieć, że Ty znasz wszystkich na wszystkich lotniskach i wszędzie znają Ciebie. Od 2005 roku zbierało się trochę tych lotów. Którą podróż wspominasz tak najciekawiej z tych z Lechem Poznań? No trochę tych lotów było i no, myślę, że najbardziej ciekawe są te do tych egzotycznych miejsc typu Azerbejdżan, Kazachstan, bo tam jednak najbardziej to wszystko odstaje od tego, co tutaj możemy się spotkać w zachodniej części Europy i dlatego te są takie najbardziej najwięcej wyzwań stawiają te wyjazdy. Najweselszy powrót to chyba to Charleroi przed 2 laty, co? Z Belgii. No dużo było tych wesołych powrotów, także no, nie można podzielić na lepszy lub gorszy. No, było dużo wesołych, także. I te są oczywiście najprzyjemniejsze. Myślę, że przygody też się zdarzają. Ja pamiętam taką w Nikozji, kiedy wracaliśmy po meczu z Apollonem 2 lata temu. Piłkarze dwaj byli wyznaczeni do antydopingu. No a wiadomo, jeśli nasi widzowie nie wiedzą, to im odpowiemy, że to po prostu trzeba nasikać do pojemniczka, żeby to potem zbadać. A że było gorąco, byli odwodnieni, trochę to trwało. Wszyscy siedzieliśmy w samolocie, czekaliśmy na Lubomira Szatkę Alana Czerwińskiego. Ja pamiętam, że tam był bardzo mocna spina czasowa, żeby się wyrobić. Pamiętasz jakieś jeszcze tego podobnego typu przygody? Pamiętam, jak wylatywaliśmy z Holandii, ale to było dobre 10 lat temu i samolot już kołował i zatrzymaliśmy się chwilę przed pasem, bo byliśmy na styk przed zamknięciem lotniska, a właśnie w ostatniej chwili 2 pasażerów dojechało. Takie przygody też były w Turcji teraz, lecąc na obóz, gdzie lądowaliśmy zamiast w Antalii, to w Ankarze. No tak, ale to z kolei już nie był wyczarterowany dla nas samolot i tu mieliśmy mniejszą kontrolę nad tym, gdzie wylądujemy i jak polecimy, także, ale no, Turcję też dobrze wspominam, jak mieliśmy różne tam problemy organizacyjne, także. W Turcji decydująca była pogoda i tak patrzę na pogodę, jaką mamy dzisiaj, spora mgła, wylecimy o czasie mimo tej mgły? Powinniśmy wylecieć w miarę zgodnie z rozkładem. Tu mgła jest w tej chwili tak na moje oko na 400-500 metrów. Nie wiem jak jest na pasie, ale jest to zupełnie wystarczająco do startu, nawet do lądowania by to wystarczyło, także nie ma żadnych, póki co, nie przewiduję żadnych trudności i chociaż w Wiedniu też jest mgła, nie jest ona na tyle intensywna, żeby nam przeszkodzić w przylocie. No jak taki doświadczony lotnik mówi, że wylecimy o czasie, to ja mu wierzę, także spadamy do samolotu. Dziękuję. Nothing, I'm just looking. Go, go. Dobrze,
Delikatnym, kilkuminutowym poślizgiem, ale poza tym bez większych problemów. Wzbił się w powietrze samolot piłkarza Milecha Poznań w drodze do Wiednia, w drodze do Austrii. Tak jak mówił nasz wcześniejszy gość Maciej Walkowiak, mgła nie utrudniła nam wystartowania i wzbicia się w powietrze. Do tej pory w tych europejskich pucharach los rzucał piłkarzy kolejorza w dalekie podróże. Były to podróże na Kaukaz, była to podróż do Islandii, była podróż ostatnio do Izraela. Te podróże trwały czasem 3-4 godziny, także na pokładzie samolotu dużo się działo. Do Wiednia będziemy lecieć około godziny, tak mówił przynajmniej nasz pilot, więc no, czasu tego na pokładzie nie spędzimy dużo. Ale zobaczmy, co tam u piłkarzy Lecha Poznań słychać. Przejdźmy się po samolocie i zobaczmy, co porabiają. A, braty, spokojnie. A, braty, spokojnie. Spokojnie. Yes! Number one bullshit guy. Go! Fine. Oj! A so ja tam wylam rytma sumy. It's time to get personal. What I do, bro? Poster this. Wylądowaliśmy w Austrii. Jak widzicie też za moimi plecami, pogoda tutaj w Wiedniu nie rozpieszcza. Mamy chwilę po godzinie 12. Piłkarze Lecha Poznań opuszczają już samolot, który no dokładnie w godzinę doleciał tutaj do Austrii. Pakujemy się do autobusu i jedziemy do hotelu, w którym będą tutaj nocować Lechici. Jedziemy. I was very young. Cześć Boże. No już idziemy teraz. Co to jest? Nie pytaj. Jakiś dokument? To 20 wystarczy. 17.20 wyjazd Bediego i trenera na komfort. Mieliście na 17, a którym chcecie jechać? 17.20, bo nie ma trener wywiadu. Nie ma wywiadu, no to dobrze, nie ma problemu. A 17.20 będzie czekał. Macie samochód dla trzech osób, nie? Oni mają osobę. No, który jest trening? 18.30. Dobra, ja idę z nim, bo muszę tam... Z trenerem. Tak. No, 17.20, okej? 17.20 wyjazd. No i po około 20-minutowej podróży dotarliśmy do hotelu, w którym będą zakwaterowani w Wiedniu piłkarze Lecha Poznań. Hotel Kępiński, jak widzicie, jest tutaj jakby luksusowo. Natomiast widzieliście też przed chwilą scenę, że od razu po przyjeździe zaczęła się ważna logistyka wyjazdowa, bo dzisiaj plan jest bardzo napięty, bo przyjechaliśmy tutaj, piłkarze za moimi plecami piją już kawę po spożytym obiedzie. No i potem będą mieli tak naprawdę tylko chwilę odpoczynku, bo dzisiaj jeszcze czeka nas i konferencja prasowa, i oficjalny trening na stadionie
Austrii-Wiedeń. Ten trening o godzinie 18.30. Na obu tych wydarzeniach oczywiście będziemy razem z Wami, także czekajcie na to, bo wszystko to Wam pokażemy. Witajcie ponownie, jak zapewne zauważyliście, przesunęliśmy się dość mocno w czasie, bo mamy już godzinę 17. Piłkarze pewnie ten czas spędzili na przedtreningowej drzemce, a my w tym momencie zameldowaliśmy się już pod stadionem Austrii-Wiedeń. Generali Arena, tak nazywa się ten stadion, ale w rozgrywkach europejskich nosi nazwę Viola Park, ponieważ UEFA nie dopuszcza nazw innych sponsorów na stadionach. Jest to dość zrozumiałe. Także tu, na Viola Park, jutro Lechici zagrają o zwycięstwo, a kto wie, być może już o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Ten stadion może pomieścić 17,5 tysiąca widzów. Jutro, z tego co wiemy, spodziewanych jest mniej więcej 10 800, tyle biletów jest sprzedany na to spotkanie, natomiast jeszcze ponad to będzie około 1,5 tysiąca kibiców Lecha Poznań, a może nawet więcej. No to co, jesteście ciekawi, jak ten stadion wygląda wewnątrz? Chodźcie, idziemy to sprawdzić. Zrobiliśmy szybkie okrążenie koło stadionu i tu właśnie będziemy wchodzić do wewnątrz. Tutaj znajduje się UEFA Office, czyli biuro UEFA. Widzimy, że właśnie przyjechali też na oficjalny przedmeczowy trening sędziowie, którzy poprowadzą jutrzejsze spotkanie. Będą to sędziowie z Anglii. Jak też pewnie zauważyliście, obowiązują cały czas na stadionie obostrzenia covidowe, także zakładamy maseczki, wchodzimy do środka się rozejrzeć. Chodźcie, pójdziemy od razu na wprost na murawę. Robi wrażenie, prawda? Przyznacie, że stadion prezentuje się całkiem okazale, jak na 17,5 tysięczny obiekt. Wygląda na całkiem spory. Murawa. Możemy podejść bliżej? Maciej? Zobaczmy, jak wygląda murawa na dzień przed spotkaniem. Grząsko. Widać, że w Wiedniu w ostatnich dniach musiało padać. No ale spokojnie, Lechici dzisiaj się z tą murawą zapoznają. Za godzinę i 20 minut odbędzie się ich oficjalny trening, który też oczywiście Wam pokażemy. A chodźcie, teraz zobaczymy jeszcze, jak wygląda szatnia, no i sala konferencyjna, w której odbędzie się za chwilę konferencja prasowa. Idziemy dalej do szatni Lecha Poznań. Jak widzicie, w korytarzu tutaj wszystkie ważne UEFA-owskie miejsca się znajdują. Tutaj pokój delegata meczowego. Tutaj pokój antydopingu. Czasem jest tak, że zawodnicy są losowani do kontroli antydopingowej i bywają z tym różne przygody, o czym opowiadaliśmy już z Maciejem na lotnisku, o przygodzie Luboszatki Jalana Czerwińskiego z Nikozji. Jeśli nie pamiętacie, cofnijcie się do tego momentu, a my dalej idziemy i szukamy szatni Lecha Poznań. I już widzimy tutaj znajomy herb. Także jesteśmy na miejscu. Nie byliśmy jeszcze w środku, także dla nas, tak jak i dla Was, będzie to pierwsze wejście do tego pomieszczenia. Chodźcie, zobaczymy, jak to tu wszystko wygląda. No nie jest to szatnia przy bułgarskiej, nie wygląda tak efektownie, ale nie to jest tu w tym wszystkim kluczowe. Miejsca jest dużo, barwy są zachowane. Jak widzicie, owoce, napoje dla piłkarzy przygotowane, tak samo jak oficjalne piłki UEFA. Zobaczcie, tu wszystko jest. Komplet piłek przygotowany. Są stoły do masażu. Czego chcieć więcej tak naprawdę? Wszystko piłkarze Lecha Poznań mają, co jest tutaj potrzebne. My jeździmy już trochę po Europie, widzieliśmy szatnie i lepsze, i gorsze. Myślę, że to jest taki europejski standard. Chodźcie, zobaczymy jeszcze salę konferencyjną, gdzie za 30 minut przywitamy trenera Johna Van den Broma i Filipa Bednarka na oficjalnej przedmeczowej konferencji prasowej. W drodze do sali konferencyjnej jeszcze jedno ważne miejsce, które znajduje się tuż obok zejścia z murawy tutaj na Viola Park. Jest to strefa pomeczowych wywiadów. To właśnie w tym miejscu, widzieliście przed chwilą kamery, po spotkaniu odbędą się pomeczowe rozmowy z piłkarzami Lecha Poznań i Austrii-Wiedeń. Także jeśli potem gdzieś w telewizji zobaczycie te
ścianki z logiem UEFA Conference League. To wszystko było właśnie nagrywane tu, w tym wcale nie tak wielkim miejscu. Sala konferencyjna jest trochę większa, my już tam byliśmy. Chodźcie, zobaczycie. I jesteśmy w sali konferencyjnej. Miejsca dla dziennikarzy jest tu całkiem sporo. Przy tym stole konferencyjnym zasiądą o godzinie 18:00 trener John Van den Brom oraz bramkarz kolejorza Filip Bednarek i będą odpowiadać na pytania polskich oraz austriackich dziennikarzy. Także my wracamy do Was, kiedy oni będą już tutaj na miejscu. No i wybiła godzina 18, nawet chwilę później, bo trener z Filipem Bednarkiem mieli małe problemy ze względu na korki w Wiedniu, ale dotarli tutaj i ruszamy z nimi na konferencję prasową. Myślę, że nie ma potrzeby w takim sposób. Dobry wieczór, witamy serdecznie na konferencji prasowej Lecha Poznań przed meczem piątej kolejki Ligi Konferencji Europy z Austrią Wiedeń. Na konferencji prasowej gościmy trenera Lecha Poznań, pana Johna Van den Broma oraz bramkarza naszego zespołu Filipa Bednarka. Dobry wieczór, panowie. Actually, you give the answer by yourself. It's good news for us because everybody is fit. Co wy macie? Co to jest? Jakiś napad był na bank czy co? Dobrze wygląda. Smurfy hity. Wszyscy dobrze wyglądacie. Na mnie Streopina. Prawie wszyscy dobrze wyglądacie. To jest wszędzie Konferencja prasowa zakończona. No i co? I zaczynamy trening piłkarzy Lecha Poznań tu na Viola Park. Za chwilę zapoznają się z murawą, a my będziemy to śledzić, a potem przeprowadzimy jeszcze dla Was specjalną relację. This could be better. But we're not here. Now it's we'll be losing time for training. We start at 30, no? We got still 2 minutes. Everything is about control. Co tak nie masz od razu? Co tak nie masz? Konflikty w drużynie. Myślę, że tak kolorowa jest? He want to create the best. No, he want to show reality. How shit the atmosphere is still in the team. So you receive pass, okay? No limit of the touches at the moment. Hop, hop, bravo. Yes. Attention. Hop. Yes. Bravo. Okay. Receive touch pass. Perfect. Possible Daniel. Za naszymi plecami od 15 minut trwa trening piłkarzy Lecha Poznań. Media już opuściły stadion Viola Park, bo tylko 15 minut jest otwarte dla mediów, ale dla nas trochę dłużej. Jesteśmy tu razem z Adrianem Gołuszką z naszego biura prasowego i za chwilę przeprowadzimy na nasz kanał YouTube dla Was specjalną relację z tego treningu. Adrianie, o czym powiemy? Na pewno poruszymy temat sytuacji kadrowej, w jakiej znajduje się obecnie Lech. Wiemy na ten moment, że koleś przyjechał ze wszystkimi zdrowymi na ten moment piłkarzami. Nie ma co prawda Bartosza Salamona jeszcze z drużyną, nie ma też Barego Douglasa, który wiemy przeszedł zabieg i czeka go trochę dłuższa przerwa. Mam nadzieję oczywiście, że Sali jak najszybciej do drużyny wróci, ale tak, no poruszymy sobie ten temat. Powiemy na pewno też o tym, czego tutaj na miejscu spodziewałem się po tym spotkaniu, że tak powiem lokalni kibice, pracownicy też Austrii Wiedeń, no bo oni no wiedzą, że to jest mecz ostatniej szansy dla nich tak naprawdę, więc podejrzewam, że zrobią wszystko, żeby tutaj wygrać. No i co, na pewno sobie też będziemy mieli okazję zobaczyć trening, świeży obrazek, więc to jest dobra idea, te live'y generalnie rzecz biorąc. Co tu dużo opowiadać, zaraz to wszystko zobaczycie, zajrzycie na nasz kanał YouTube i w pełnej okazałości będziecie mogli to zobaczyć. Adrianie, pokaż nam jeszcze Macieja Springera, który szykuje się tutaj do tej transmisji, rozstawia kamerę, żebyśmy mogli Wam to wszystko pokazać. No to co, lecimy. Bardziej wnikliwi kibice na pewno rozpoznają tło, które mamy w tym momencie z Adrianem Gałuszką z naszego biura prasowego za plecami. Możemy się to spodziewać na grupie zimowym z pierwszą drużyną, więc tak, no to nas na pewno cieszy, że do drużyny wiemy, że w ostatnim roku go zabrakło. My tam w tle widzimy też trenujących bramkarzy Lecha Poznań. Macieju, nie wiem, czy jesteś w stanie ich nam kamerą pokazać. Maciej kiwa głową, że w tym momencie nie, natomiast widzieliśmy ich już wcześniej. No jest Filip Bednarek, który wrócił, bo teraz nam to pokazuje. Maciej kiwa głową, także Filip Bednarek jest w naszym obrazku. Wrócił już po urazie, którego
doznał w meczu z Górnikiem Zabrze. To możemy powiedzieć w skrócie, paliło się. Paliło się, nie ma co ukrywać, że się paliło i głośne krzyki trenera Johna Van den Broma, który był na pewno zadowolony z tego, jak ta tutaj mała gra wyglądała. Brawo! Karetkę! Brawo, Bąki! Hej! 3! 2! 4! 5! Brawo, klasą! Szut! Brawo! Brawo! Do it! Yes! Bąki, jump, ball! Szut! Jona, plecy, Zuko! Hej! Yes, small break. Only blue chance. Only blue. Yes, sir. 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 Yes, Isa, you're back, Isa! Keep the ball! Yes, play with the time! Bravo! Hey, blue! Finish! Yes, policja! Tam, nie? Przez stadion szliśmy. Tam. A nie, tędy, wchodziliśmy przez stadion. Tędy, no tutaj. Filip, no i zakończył się oficjalny trening Lecha Poznań tutaj na murawie Fiola Park. Jak widzimy, murawa przetrwała te godzinne zajęcia piłkarzy Lecha Poznań. Oni już teraz zmierzają do hotelu, gdzie będą odpoczywać i regenerować się przed jutrzejszym spotkaniem w Lidze Konferencji Europy. My też zmierzamy do hotelu, aby też trochę odpocząć, ale wracamy do Was jutro. A na dzisiaj to wszystko. Cześć. Dzień dobry, witajcie w czwartek. Wszystkim tu w hotelu Kępiński udziela nam się już trochę nerwowa atmosfera, no bo mam tu ze sobą plan dnia i jak spojrzycie na niego, to o 18.45 jest to, na co wszyscy czekamy, czyli mecz z Austrią Wiedeń, czyli to, co jest clue tego całego naszego materiału. A jeśli chodzi o dzisiaj, to piłkarze oczywiście zjedli rano śniadanie, mają za sobą już stretching, a że nie chcieliśmy w tym przeszkadzać, bo muszą być skupieni na tym wyjątkowym meczu, który czeka ich dziś wieczorem, no to tam z naszymi kamerami się nie zjawiliśmy. Jesteśmy za to w takim miejscu, którego zazwyczaj Wam nie pokazujemy, a jest to restauracja, w której piłkarze Lecha Poznań za chwilę będą spożywać przedmeczowy obiad. A jak to wygląda? O tym opowie nam szef kuchni Lecha Poznań Artur Dzierzbicki. Chodźcie. Z nami szef kuchni Lecha Poznań Artur Dzierzbicki. Witam Was serdecznie. Dzień meczowy, czwartek, no to proste pytanie, co dni meczowe jadają piłkarze Lecha Poznań? Wiem, że tradycyjnie jest na pewno rosół. No oczywiście, rosół z perliczki, no co jedzą? Pokażę Wam może. Makaron orientalny z sosem ostrygowym, z sosem sojowym, odrobiną żółtka do tego, jakieś warzywko. Tutaj akurat w tym przypadku cukinia, zabrakło na kuchni pak choja. Co do tego, kurczaczek, bataty pieczone z rozmarynem, biały ryż, tu nakręcimy. Biały ryż, czarny ryż, kaczuszka, proszę bardzo, suwitowana delikatnie, do tego obsmażana, także to kolejna rzecz, którą serwujemy. Będzie jeszcze łosoś, będzie jeszcze spaghetti.
będzie jeszcze łosoś, będzie spaghetti, będą gotowane warzywa. Tu macie rosół, o którym mówiliście, czyli tradycyjny polski rosół. Przyniesiemy jeszcze obranego truskawka. Rosół przyniesiony, tylko nie tu zaparkowany, gdzie powinien. Czyli mamy z tego rosołu perliczki kurczaczka obranego, przygotowanego do konsumpcji. Każdy z piłkarzy według własnego życzenia. Jeden lubi z mięskiem, inny bez, jeden z marchewką, inny z pietruszką. Dajemy każdemu wolny wybór. No właśnie, ale powiedziałeś o tych piłkarzach. Są tacy, którzy mają jakieś specjalne swoje preferencje kulinarne, bo ty ich dobrze znasz. No tak. No, jeżeli byśmy nie zrobili makaronu na sposób orientalny, to Mikael Iszak by się obraził pewnie. I to na śmierć. To jest jego ulubiony makaron. On zawsze go je i bardzo go lubi. Zresztą większość zespołu lubi ten właśnie makaron. Z tego względu, że jest dość intensywnie doprawiony, jest smaczny, dlatego go jedzą. Wiadomo, są też piłkarze, którzy preferują sos pomidorowy, makaron klasyczny, mamy makaron bezglutenowy, mamy makaron normalny, pszenny, ale robimy wszystko na produktach bio, czyli najwyższych, na najlepszych i z najwyższej półki produktach. To samo, jeżeli tyczy się ryżu czarnego, ryżu białego. Stosujemy tego typu produkty. Nawet w takich hotelach jak Kępiński są zdziwieni, że Polacy przyjeżdżają z takim produktem, jaki my przywozimy, nie? Czyli bardzo dobre mięsa, bardzo dobre makarony, bardzo dobre ryby. Powiedz mi, Artur, jeszcze jedna rzecz, bo na planie dnia Macieju możesz tu pokazać. O godzinie 16:15 mamy snack. Czym tak naprawdę jest snack? Bo to zawsze się zdarza przed meczami. O co w tym wszystkim chodzi? Snack jest to tylko uzupełnienie brakujących węgli. Na snacku podajemy makaron, podajemy sos pomidorowy, podajemy troszeczkę mocniej ściętego, wygrillowanego kurczaka. Do tego mamy taki deser swój, nazywamy go ryżanką. Robimy go na płatkach ryżowych bio, do tego mleko waniliowe, do tego mleko kokosowe, do tego mleko ryżowe, czyli taki bardzo dietetyczny produkt, ale dający bardzo, bardzo dużo energii. Do tego różnego rodzaju owoce, czy to owoce sezonowe, czy to owoce cytrusowe, tak żeby każdy miał, żeby to nie było po prostu, że tak powiem, niejadalne, tak? Bo można podać jedzenie, które nie będzie smakował, to już go nikt nie zje. Nam zależy na tym, żeby każdy coś zjadł i żeby ta energia pozostała do początku i do końca meczu. No ja mogę potwierdzić, że ten ryż jest bardzo dobry, bo miałem okazję go nieraz jeść. I Artur, jeszcze jedna kwestia, bo wy też dostarczacie jedzenie piłkarzom do szatni po meczu. Co dzisiaj serwujecie, żeby te energie, te węglowodany, to wszystko, co jest potrzebne, uzupełnili jeszcze zanim się do samolotu? Powiem wam tak, parę lat temu jeszcze śmiali się dziennikarze, że pizza wjeżdża do szatni. Wiecie co, no trzeba tym nie dowalić jednak, bo ja rozumiem, można i podać makaron i w ogóle, ale jeżeli gra się mecz co 3 dni, to trzeba dać zawodnikowi to, czego on potrzebuje, czego on chce. Nie będziemy ich zmuszali. Tak, no oczywiście podajemy makarony, sałatki, podajemy jakieś fajne, ciekawe rzeczy, ale są też dni takie, jak jesteśmy tutaj, gdzie po prostu nie ma czasu, nie ma jak zorganizować, powiedzmy, jakiejś bardziej rozwiniętej kolacji, więc będzie dzisiaj pizza i będą burgery. Burgery będę robił tu osobiście w hotelu Kępiński, będę je zawoził przed końcem meczu na stadion, żeby były jak najbardziej świeże i ten mięso przywieźliśmy swoje, najwyższego gatunku wołowinę, także wiemy, co jemy. Jeżeli wiemy, co jemy, to możemy to jeść, bo wiadomo, jeżeli byśmy gdzieś tam kupili jakiegoś burgera, to wtedy jest temat niepewny. Natomiast tutaj też również będzie robiona pizza, w specjalnych boksach będzie transportowana, czyli jesteśmy po prostu w dobrych rękach. No dzięki, Artur, że to wszystko dla nas przeanalizowałeś, a my co? My się będziemy powoli... Ja zmykam, zobaczcie, mam 15 minut do obiadu. Tak jest, właśnie to chciałem powiedzieć, bo mamy 15 minut do obiadu piłkarzy Lecha Poznań, także my będziemy zmykać, no do talerzy im zaglądać nie będziemy. Widzimy się na meczu, ale jeszcze przed meczem będzie przemarsz kibiców Lecha Poznań, którzy w sile 2,5 tysiąca osób pojawili się tutaj w Wiedniu, także no zostańcie z nami, bo będzie się działo. Wybiła godzina 15:30. Do spotkania na Viola Park z Austrią Wiedeń zostało niewiele ponad 3 godziny, a to czas na to, żeby się zbierać. My ruszamy już na stadion. W taką samą podróż za około godzinę ruszą piłkarze Lecha Poznanie. Podróż na stadion Austrii Wiedeń potrwa tutaj z hotelu Kępiński około 25 do 30 minut. A o godzinie 16:15 w centrum Wiednia spotkają się kibice Lecha Poznań, którzy stamtąd właśnie udadzą się na przemarsz na stadion Austrii Wiedeń. No i będą dawać znać całej austriackiej stolicy, że przyjechał tu najlepszy klub. No to ruszamy na stadion. Jesteśmy! Zawsze tam! Jedna z
i dotarliśmy na stadion Austrii Wiedeń. Jesteśmy w szatni, drużyny tu jeszcze nie ma, bo ona właśnie wyrusza w drogę, ale my jesteśmy w szatni, żeby wam ją pokazać, jak wygląda na 2 godziny przed meczem. No i przyznacie, że wygląda lepiej niż wczoraj, kiedy tutaj pojawiły się koszulki Lechitów. Przemek Krzyżka już robi, nasz klubowy fotograf, robi fotki, które będziecie mogli zobaczyć na naszej stronie internetowej. Dzisiaj, jak już mogliście zapewne zauważyć, zagramy na biało. Te koszulki mają na sobie też wyjątkowe, związane z europejskimi rozgrywkami, emblematy. Jest logo Ligi Konferencji Europy, UEFA Foundation for Children. Oraz z drugiej strony Lech Poznań jako jedyny klub reprezentuje Polskę w Europie. W związku z tym wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną reprezentujemy nasz kraj w Europie. Nie tylko jako klub, ale też po prostu jako przedstawicieli naszego kraju Poland Travel. Na drugim rękawku koszulki piłkarzy Lecha Poznań się pojawiło. Tutaj akurat na koszulce Niki Kwekweskirego. Czy dzisiaj Nika w pierwszym składzie zagra? Tego jeszcze nie wiemy. Składy będą znane na 1,5 godziny przed spotkaniem, ale chodźcie, bo chciałbym wam pokazać jeszcze jedną ważną rzecz. W rozgrywkach europejskich wszystko jest zaplanowane co do minuty. Tutaj macie rozpiskę, co po kolei będzie się działo, włącznie z tym, że wyjście piłkarzy i sędziów na murawę 18:40 i 30 sekund, czyli dokładnie 4,5 minuty przed pierwszym gwizdkiem. Dla nas w tym momencie ważna jest ta godzina, 17:25, przyjazd drużyny Lecha Poznań, na to czekamy, będziemy tam. Za nami są już piłkarze Kolejorza, a ze mną jest Adrian Garbiec z naszego biura prasowego, z którym za chwilę będziemy robić dla was takie wejście live prosto z murawy na nasz kanał YouTube, które będziecie mogli później obejrzeć. Tutaj sobie pojawi się u góry ekranu odnośnik. Adrianie, o czym powiemy? Bo jest pewna ciekawostka. Tak, na pewno powiemy o składach obu zespołów. Może pokażę, żeby było wszystko widoczne, i o ustawieniu zawodników na poszczególnych pozycjach. Są pewne niespodzianki, są pewne tak zwane mind games, które już przed spotkaniem udzielają się trenerom. Także my się ustawiamy z mikrofonami. Maciej Springer wraca za kamerę. Oglądajcie. Dobry wieczór, kłaniamy się państwu nisko razem z Adrianem Garbcem z poziomu murawy na Viola Park w Wiedniu, gdzie za niewiele ponad pół godziny rozpocznie się mecz 5. kolejki Ligi Konferencji Europy, w którym Lech Poznań zmierzy się z Austrią Wiedeń. Pomówmy jeszcze o tym, co na trybunach. Nie wiem, czy Maciej nas słyszy dobrze, ale jeśli nas słyszy, to mógłby nam pokazać na chwilę naszych kibiców, no bo mamy tutaj nie przewagę liczebną. Bo kibiców Austrii Wiedeń jest zapewne więcej niż kibiców Kolejorza, no ale jak do tej pory jesteśmy zdecydowanie głośniejsi. Wydaje.
pamiętacie, jak mówiłem, że o 18.40 i 30 sekund piłkarze Lecha Poznań i Austrii Wiedeń wyruszą na Murawę, aby za chwilę rozpocząć mecz w piątej kolejce Ligi Konferencji Europy, no to ta godzina właśnie wybiła, a oni są tam w tunelu i za chwilę będą wychodzić na Murawę przy hymnie Ligi Konferencji Europy. Także teraz oddajemy boisko i prac im, bo to oni są tutaj najważniejsi, a my wracamy, mam nadzieję, że po zwycięskim meczu. Do zobaczenia. Thank you.
wszyscy liczyliśmy na zwycięstwo, no ale niestety nie udało się. Mimo prowadzenia 1-0 po golu Michaela Isaka ostatecznie zremisowaliśmy z Austrią w Wiedeń 1-1. Stadion Viola Park już opustoszał, ale sami widzieliście, że tutaj przez 90 minut było wiele emocji. I emocje jeszcze będą, bo Hapoel zremisował z Villarrealem, a to oznacza, że wciąż jesteśmy w grze o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej serii gier. Będzie się jeszcze działo.